jeżeli są świadectwa, to też jest ten czas. Nie wiem, czy są. Ja zachęcam do świadectw, bo napisane jest, że przez świadectwo swoje zwyciężyli złego. To także nasz oręż, to także nasza broń do tego, aby złego zwyciężać w naszym życiu. Także zachęcam do świadectw. Wiem, że to czasami wymaga odwagi i przełamania się, ale zachęcam do tego, aby dzielić się z Bożym ludem, z Bożym Kościołem, tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Nie wiem, czy są świadectwa. Na pewno są, ale może nie dzisiaj. Widzę. Nie przygotowałam. Pewnie gdzieś tam wysyp będzie za tydzień. Także możemy się o to modlić, abyśmy mogli też składać takie świadectwo i w zborze, i pośród naszych bliskich, i tam, gdzie Bóg nas postawił. I zbliżamy się do końca roku. Choć tak naprawdę ludzie gdzieś tam stworzyli daty, stworzyli jakby kalendarze. Natomiast w swoim sercu zawsze mamy coś takiego, że gdzieś tam chcemy podsumować pewne rzeczy w naszym życiu, jak już jest koniec roku. Jest taka tradycja, że życzymy sobie różnych rzeczy, a nawet składamy obietnice, które najczęściej później trudno jest zrealizować, prawda, w tym nowym roku, bo czasami brak nam sił, brak możliwości, jest nam wyjątkowo trudno niektóre rzeczy samemu realizować, ale z Panem Bogiem możemy tak naprawdę wszystko, bo napisane jest, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, który mnie wzmacnia, który mnie pokrzepia. Ale bracia i siostry, ja bym nie chciał tylko i wyłącznie przekazywać życzeń, bo ja wierzę, że chrześcijanie mają zdecydowanie więcej możliwości niż tylko życzyć. Bo czasami właśnie życzymy sobie, prawda? Mówimy, życzę Ci, żeby to było w Twoim życiu i tak dalej. I na tym się w zasadzie kończy, to jest tylko moje życzenie. Natomiast my chrześcijanie możemy się o niektóre albo o wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne do życia i pobożności, modlić. I modlitwa ma wielką moc i wielkie znaczenie, bo to jest rozmowa z naszym Stwórcą, rozmowa z tym, który stworzył niebo i ziemię, który nie ma żadnych ograniczeń. I już z tego miejsca mówiłem na temat modlitwy i na temat modlitwy pańskiej, ale chcę dzisiaj troszeczkę w innym kontekście do tej modlitwy podejść. I zamiast życzeń chcę, aby modlitwa pańska stała się naszą modlitwą na 2015 rok, jeżeli Bóg nam da ten rok przeżywać. Dlatego otwórzmy Słowo Boże, Ewangelię Świętego Łukasza. Otwórzmy 11 rozdział tejże Ewangelii i przeczytamy od 1 do 4 wersety. Ewangelia Świętego Łukasza, 11 rozdział, przeczytamy od 1 do 4 wersetu. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Chciałbym, abyśmy dzisiaj tę modlitwę potraktowali jako modlitwę do naszego Boga w naszych intencjach, intencjach naszego zboru goleniowego. I w tej perspektywie chcę dzisiaj mówić o tej modlitwie. Czyli w bardzo ważnej perspektywie, która dotyka nas bezpośrednio, która nie mówi o ogóle chrześcijan,
Nie mówi o tym, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie, jak powinny wyglądać kościoły w Brazylii, w Afryce, choć pewnie też tak powinny wyglądać. Ale chcę dzisiaj mówić bezpośrednio do nas, do kościoła w Goleniowie. I zanim będziemy rozważać poszczególne fragmenty tejże modlitwy, to chcę powiedzieć, że uczniowie, można powiedzieć, dopiero w 11 rozdziale zrozumieli, że modlitwa ma taką moc, takie znaczenie. Wcześniej oglądali cuda Boże, wcześniej uczestniczyli w Bożych przedsięwzięciach, w Bożym działaniu, w działaniu Jezusa Chrystusa na ziemi. Widzieli niesamowite rzeczy, a tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zrozumieli, że Pan Jezus Chrystus nabiera sił, nabiera mocy poprzez rozmowę ze swoim Ojcem, poprzez indywidualną modlitwę. I to dla nas też jest lekcja, że czasami możemy szukać tego, ale tak naprawdę Bóg dzisiaj wzywa nas do rzeczy, wydawałoby się oczywistej. Ale wzywa nas do modlitwy, modlitwy z wiarą, modlitwy powołują się na Boże obietnice, modlitwy, która jest także w naszym sercu potwierdzona relacją z Bogiem. Pan Jezus powiedział, i nawet dzisiaj troszeczkę o tym brat mówił, a gdy się modlicie, mówcie. Brat mówił, że jeżeli nie mówimy, to w pewnym sensie zamykamy też usta Panu Bogu. Oczywiście jest to głębszy temat. Pan Jezus powiedział, że nawet jeżeli ludzie nie będą mówić, to On jest w stanie sprawić, że kamienie krzyczeć będą. Ale chcę, abyśmy współdziałali z Panem Bogiem, abyśmy mówili, abyśmy się powoływali na Boże obietnice. I dzisiaj chcę też powiedzieć, żebyśmy mieli czas przed Panem, taki, w którym mówimy do Niego. Możemy myśleć, możemy rozważać pewne rzeczy w naszym umyśle, ale Bóg też zachęca nas do tego, abyśmy wypowiadali pewne rzeczy, bo tak Bóg stworzył człowieka i na swoje podobieństwo. A On, gdy stwarzał świat, to nie tylko myślał, ale i mówił. I czyniły się rzeczy. Także zachęcam do tego, abyśmy wypowiadali także to, co Bóg włożył nam do serca. Abyśmy wypowiadali często nawet i Słowo Boże. Były takie czasy, kiedy trudno było dojść do Słowa Bożego. I pamiętam też takie świadectwo, ostatnio zresztą w kościele Betanii zostało przypomniane, że w okresie, kiedy pastorzy byli zamykani w więzieniu, no to odbierano im Słowo Boże, odbierano im wszystkie zapiski, wszelką możliwość kontaktu z Bożym Słowem, tym takim czytanym. I oni mówili, że bardzo wtedy pomogła im ta kwestia, że niektóre wersety, że część fragmentów pamiętali i wypowiadali je tam w swoich więzieniach. Że to podtrzymywało ich na duchu i także dawało im moc do tego, aby ten trudny etap w swoim życiu przeszli. Dlatego zachęcam, abyśmy starali się pamiętać wersety, starali się wypowiadać nawet te wersety w swoim życiu. I w ten sposób powoływać się też na Boże obietnice. A więc gdy się modlimy, to także i mówmy. To naprawdę ma moc, to naprawdę ma znaczenie. To jest wypowiadane także i w kwestiach duchowych przed całym Bożym Majestatem i także wszystkimi siłami duchowymi. Tak jak mówię, ja chcę dzisiaj mówić bezpośrednio do nas, bracia i siostry. Także Słowo Boże, i ja się posłużę Słowem Bożym, gdy mówi bezpośrednio do kogoś lub do zboru, tak mówił też Pan Jezus Chrystus, mówi nastaw ucha, albo mówił do zborów objawieniem, słuchajcie, nastawcie uszy, co Duch Święty mówi do zborów. I wierzę, że to, co powiem, ma uzasadnienie w Słowie Bożym i także pragnę, aby moc Ducha Świętego była w tym obecna. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie,
Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I pragnę, aby w 2015 roku, bracia i siostry, była pełna świadomość dla nas wszystkich, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jaka jest nasza tożsamość? Co to znaczy być dzieckiem Bożym? I to nie tylko moje życzenie, ale i też modlitwa dla nas tutaj w Goleniowie, abyśmy coraz głębiej rozumieli, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I o tym też wierzę, będziemy dużo mówić w 2015, jeżeli Pan Bóg da. Ale pragnę, abyśmy się już o to modlili, bracia i siostry. O to, abyśmy mieli tożsamość dzieci Bożych. Abyśmy znali swoją pozycję w Jezusie Chrystusie. Abyśmy wiedzieli, skąd zostaliśmy wyrwani i do czego zostaliśmy powołani. A więc moim pragnieniem na 2015 rok jest to, abyśmy mieli tożsamość, pełnię tożsamości dzieci Bożych. Ojcze nasz. Wiecie, dla tamtych uczniów to musiał być chyba szok, że Pan Jezus powiedział do uczniów, do Boga możecie mówić do Boga możecie mówić Ojcze, Abbo, Tatusiu. Nawet Pan Jezus, kiedy był przesłuchiwany, był taki zarzut, on Boga nazywa Ojcem swoim. To jest niesamowite powołanie, braci i siostry, do tego, aby być dzieckiem Bożym. I wcale tak nie jest, że wszyscy na świecie są dziećmi Bożymi, bo nawet Słowo Boże o tym mówi, są dzieci Boże i dzieci diabelskie. Można być dzieckiem, a można być tylko stworzeniem Boga na ziemi. Ale przez krew Jezusa Chrystusa Bóg usynowił nas, adoptował. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Staliśmy się powołani do tego, aby także reprezentować Boże Królestwo na ziemi. Będziemy o tym bardzo dużo mówić, ale ja pragnę, abyśmy mieli tożsamość dzieci Bożych. Jeżeli będziemy mieć tą tożsamość, to wierzę, że wiele rzeczy przejdziemy łatwiej. Będziemy znać doskonale swoje powołanie. Będziemy także dysponować tym, co Bóg daje swoim dzieciom. Będziemy korzystać także z Bożych darów i z Bożego stołu obfitości. A więc jedną z modlitw dla nas na 2015 rok jest to, abyśmy mieli świadomość, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, aby Bóg ugruntował tą świadomość w naszym życiu. I mówię, że tutaj akurat dzisiaj nie chcę bardzo mocno tego wątku poruszać, dlatego że jest to bardzo temat rozległy i wierzę, że będzie czas, jeżeli Pan oczywiście pozwoli, mówię to po raz trzeci, do tego, aby naszą tożsamość, co to znaczy, przeanalizować z Bożą pomocą, zrozumieć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Któryś jest w niebie. To też jest modlitwa, bracia i siostry, i tego znowuż i sobie, i nam życzę, abyśmy mieli właściwy obraz Boga, którego mamy. Tu jest napisane, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I oczywiście to też chodzi o to, że na ziemi nikogo ojcami w sensie takim bardzo mocnym autorytetu duchowego i tak dalej, mamy nie nazywać, bo tak Słowo Boże mówi. Naszym Ojcem jedynym, prawdziwym jest ten, który jest w niebie. On jest naszym Ojcem, On jest tym, który nas powołał. Ale ja chcę, abyśmy mieli, i to sobie i Wam, bracia i siostry, życzę, aby w 2015 roku mieli spojrzenie na Boga, który siedzi na tronie, a ziemia jest pod nóżkiem Jego stóp. Abyśmy mieli takie spojrzenie na Boga Wszechmogącego. Ja czasami widzę po sobie, że ja mogę się przyzwyczaić do niektórych obrazów, do niektórych aspektów
relacji z Bogiem. I mogę tak potraktować lekko ten aspekt i tą relację. Ale muszę mieć świadomość i pragnę, aby Bóg także w moim życiu tą świadomość mocno utwierdził. Żebym widział zawsze Boga jako tego, który jest wszechmogący, który włada, który jest potężny, który jest początkiem i końcem, alfą i omegą. Dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych w każdym zakątku świata i także i w Goleniowie. Abym miał tego świadomość, abym ten rok 2015 przeżywał z taką świadomością, abym tak podchodził do mojego Stwórcy, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Abym także szukał obecności Ducha Świętego, bo to Ojciec w niebie, Syn Boży po prawicy Ojca, a Duch Święty ma działać w mocy w Kościele. I to jest też moje pragnienie, aby 2015 rok był rokiem, w którym mamy obraz żywego, wszechmogącego Boga pośród nas, który porusza się w mocy Ducha Świętego w Kościele w Goleniowie, w naszym zborze, który dotyka każdego z nas, który przyprowadza innych ludzi i powoduje, że uginają swoje kolana pod wpływem Ewangelii. Miejmy taki obraz, módlmy się o taki obraz. Niech to będzie naszym pragnieniem na nadchodzący rok. Pan Jezus powiedział: nie zostawię was sierotami, dam wam Ducha Świętego, dam wam obecność Ducha Świętego. Ja jestem z wami w obecności Ducha Świętego po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tego pragnijmy dla naszego zboru, aby Boża obecność była wyraźna, Boża obecność w mocy Ducha Świętego była bardzo wyraźna dla nas i dla każdego, kto przyjdzie z zewnątrz. To jest pragnienie moje i proszę, aby było pragnienie wasze na ten zbliżający się rok. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Wiecie, bracia i siostry, to jedno z ważniejszych słów tej modlitwy. Święć się imię Twoje, Panie Boże. Przyjdź Królestwo Twoje. Ja pragnę i chcę dzielić się z wami tym pragnieniem, aby na zbór, aby w Goleniowie, w naszym mieście, chociaż powiem, w dowodzie mam troszeczkę inaczej, ale czy dowód reprezentuje serce? Raczej on mówi o ciele, a serce i mój duch widzę, wierzę, że jest blisko Goleniowa. Jest pragnienie, aby Boże imię było w czci, było w szacunku pośród tego miasta. Aby nikt nie złorzeczył na ulicy Bożemu imieniowi. Aby każdy znał Boże imię na ulicy i wiedział, że w tym imieniu może być zwycięstwo dla jego życia, może być ratunek dla jego życia. Święć się imię Twoje to też proces ewangelizacji. Aby Boże imię znaczyło bardzo dużo w Goleniowie. Aby otwierało bramy. Aby otwierało więzienia dla ludzi, którzy są w Goleniowie. Mówię o duchowych więzieniach. O duchowych barierach. O duchowych problemach. Aby na dźwięk imienia Jezus zgięło się w Goleniowie każde kolano. Niech to będzie taki rok, bracia i siostry. Módlmy się o to. Aby Boże imię było głoszone w Goleniowie. A co za tym idzie? Pełna Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia. Słowo, które ma moc i znaczenie. Aby następował proces ewangelizacji. Aby Bóg powoływał ludzi do swojego Kościoła. Aby Goleniów
był miejscem, w którym ludzie się nawracają, którzy ludzie są wyrywani z krainy ciemności ku wspaniałej światłości Pana Jezusa Chrystusa, aby nas Bóg też był taki, bracia i siostry. Aby chwała dla Bożego imienia tutaj była potężna i wielka. Aby słyszały inne miasta o tej chwale i o tym, że Boże imię jest tutaj w szacunku i czci. Niech więc rok 2015 będzie rokiem, w którym będą inicjatywy ewangelizacyjne. Będą ludzie, którzy przyjmą Jezusa Chrystusa. Będzie nawet może powiedzieć, no nie wiem, czy można powiedzieć, w nadmiarze. Nie ma nadmiaru. W obfitości głoszone Boże Słowo i Boże zwycięstwo. Święć imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Wiecie, bracia i siostry, Jan Chrzciciel, Pan Jezus Chrystus mówił o nim, że jeszcze się taki nie narodził, jak Jan Chrzciciel wśród ludzi. Choć powiedział, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. To też mówi o tożsamości. My jesteśmy dziećmi Bożego Królestwa. Mamy możliwość życia w mocy Ducha Świętego. Mamy zdecydowanie większe możliwości przyjść do Jezusa Chrystusa, do Boga żywego, poprzez krew baranka. Zasłona całkowicie się rozdarła. I pewnego dnia Jan Chrzciciel w więzieniu patrzy na swoje życie, patrzy na otoczenie, na więzienie. Może miał inny pomysł na to, co miał zrobić Mesjasz. I mówi do swoich uczniów: idźcie i zapytajcie Pana Jezusa Chrystusa, czy On jest tym Mesjaszem, czy mamy oczekiwać innego. I oni posłusznie wykonali zlecone zadanie. Przyszli do Pana Jezusa Chrystusa i Pan Jezus mówi tak: idźcie i powiedzcie, co widzicie. Oto ślepi odzyskują wzrok, głusi słyszą, chromi chodzą, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. I bracia i siostry, to jest też Królestwo Boże. To jest głoszenie Królestwa z mocą Ducha Świętego. I moim wielkim pragnieniem na 2015 rok w Goleniowie, choć szczerze mówiąc i w całej Polsce, ale szczególnie tu, w tym miejscu, aby Ewangelia nie była pusta, aby Ewangelia nie była głoszona tylko w niedzielę i później zapominana, ale aby w mocy Ducha Świętego była głoszona i zmieniała prawdziwie życie. Wiecie, można robić wspaniałe show, można robić wspaniałe wydarzenia, ale jeżeli nie będzie w tym obecności Ducha Świętego i mocy Ducha Świętego, to nie zmieni ludzkiego życia. To może na chwilę wpłynąć na emocje, na postawę serca, na jakiś dreszczyk, ale ja pragnę, aby rok 2015 był rokiem, w którym Duch Święty działa pomiędzy nami. Działa w naszych domach, działa w naszych okolicach, w którym wszystkie inicjatywy, które będą zaplanowane, bądź już są planowane, bądź są w naszych sercach, że będzie w nich obecny Duch Święty, Jego potężna moc, która będzie działać i będzie potwierdzać Boże Słowo. Że głusi będą słyszeć, że chromi będą chodzić, że ubogim będzie zwiastowana Ewangelia. Tego życzę, bracia i siostry, sobie, Kościołowi, Wam, aby to był taki rok. I nie chcę, aby to właśnie były puste słowa, ale aby gdzieś tam to było naszym pragnieniem, naszą modlitwą. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
I dobrze jest zadawać Bogu pytania, jaka jest Twoja wola dla mojego życia. I to jest właściwe pytanie. Możemy je zadawać. Jaka jest Twoja wola dla naszego zboru? Jaka jest Twoja wola dla nas indywidualnie, Panie Jezu? Bo to jest szukanie Bożego głosu i Bożego kierunkowskazu. Ale ja chcę powiedzieć, że Boża wola jest w wielu dziedzinach dla naszego życia zawarta już w Słowie Bożym. Że Słowo Boże ma tyle obietnic, tyle rzeczy skierowanych bezpośrednio do mnie i do Ciebie, że też jest czas, aby chwytać te Boże obietnice i powoływać się na nie. Bóg powiedział, moją wolą jest, aby nikt nie musiał iść do piekła, nie musiał stanąć przed sądem w takim stanie, w którym nie jest zbawiony przez krew Jezusa Chrystusa. Bóg powiedział o tym, że ma dobre myśli o nas. To też już jest obietnicą. To też jest Jego wola. Jest wiele obietnic, jest wiele wersetów, które mówią, jaka jest wola dla mojego i dla Twojego życia. I pragnę, aby rok 2015 był rokiem, w którym chwytamy tę obietnicę, w którym zaczynamy powoływać się na Boże Słowo, w którym zaczynamy mocno trzymać się Słowa Bożego niczym latarnią. Nie puszczamy to Słowo, tylko trzymamy się mocno, aż się wypełni, aż Boże obietnice w rzeczywistości się sprawdzą, zostaną niczym przywołane z Bożego tronu na naszą ziemię. Niech to będzie rok, bracia i siostry, w którym powołujemy się na Boże Słowo, na Boże obietnice. Niech to będzie rok, w którym będziemy powoływać się na Boże obietnice, aby zmieniały się nasze domy, zmieniały się nasze sytuacje. I Bóg będzie działać. Oczywiście w swoim czasie, w swoich możliwościach. Czy ludzie też odpowiedzą ze swojej woli własnej na Boży plan dla ich życia. Ale starajmy się chwytać Bożych obietnic i Bożego Słowa. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. I chcę powiedzieć, bracia i siostry, że Bóg jest Bogiem bogatym dla nas. Że On nie chce biedy. I nie chodzi mi tylko o biedę finansową, ale także i o tą biedę też mi chodzi. To nie jest nic przyjemnego, nic wspaniałego i taki Bóg nie jest dla naszego życia. Chcę powiedzieć, że Bóg chce, abyśmy byli bogaci w Jego obecność. Że Bóg jest Bogiem obfitości dla naszego życia. Na niwa zielone pasie mnie, nie na jakieś takie, w którym nie ma nawet co do ust włożyć. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wspaniałe rzeczy, obfite rzeczy, błogosławione rzeczy ma dla nas Pan Jezus Chrystus. Ale chcę, aby pragnieniem naszego serca i pragnieniem na ten 2015 rok była także taka modlitwa, abyśmy byli bogaci w inicjatywy, w możliwości, bogaci w Boże Słowo, bogaci w służby, żeby ich było coraz więcej i rąk do pracy, i chętnych, aby Boże Słowo było właśnie bogate w moc Ducha Świętego. Niech to będzie naszym pragnieniem na 2015 rok. Ale także,
abyśmy się modlili o nasze sytuacje, czy to finansowe, czy to zboru, ale także i nas samych. Czasami tak można szukać pracy, bo ona jest bardzo konieczna i potrzebna. I tak można się zapracować, i to, bo taka jest etap chwili, i to jest prawda, że gdzieś wtedy nawet nie ma już czasu na Słowo Boże, na modlitwę, no bo jesteśmy zmęczeni. Ja to znam z własnego doświadczenia. Ale pragnę modlić się o to, aby Bóg tak też pobłogosławił nam i w sensie materialnym, abyśmy mogli koncentrować się na Nim, na Jego Królestwie, na Jego Słowie, na służbie, abyśmy mieli na Nim czas. I tutaj ważna refleksja, modlić się także o to, aby nawet pomimo błogosławieństwa być świadomym, że i tak należymy do Pana, a nie do Jego błogosławieństwa. Że należymy do Boga Wszechmogącego i wszystko, co mamy, pochodzi od Niego. Niech to będzie więc rok urodzaju dla naszego zboru, dla Goleniowa. Módlmy się o to i tego nie tylko życzę, ale też o to będę się modlił, bracia i siostry. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Jest to wers, bracia i siostry, o miłości. Jest to wers mówiący o niesamowitym Bożym odpuszczeniu. O tej świadomości, którą powinniśmy mieć, że zbawienie, ja to często podkreślam, nie jest za darmo. Pan Jezus Chrystus zapłacił cenę, abyśmy mogli być zbawieni. To nie jest tak, że nic się nie wydarzyło, nagle nastąpiła zmiana prawa, nowy rząd, nowa zmiana prawa, nowy minister, a to teraz inaczej spojrzymy na rzeczywistość. Nie, Pan Jezus Chrystus musiał zapłacić cenę, abyśmy mogli być zbawieni, abyśmy mogli być dzisiaj tu na tym miejscu. Zapłacił, ponieważ nas kocha, ponieważ nas miłuje. Miłuje bardziej niż samego siebie i uniżył się, wziął postać sługi, aby oddać życie za nasze grzechy. Tak jak mówiliśmy pierwszego dnia świąt, Pan Jezus Chrystus narodził się i od razu z celem i z misją, aby ratować moje i Twoje życie poprzez śmierć na krzyżu Golgoty. To nie jest tak, że po pewnym czasie tak się potoczyły sprawy, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. On już stwarzając mnie i Ciebie wiedział, że poniesie śmierć za mnie i za Ciebie, bracie i siostro. Już stwarzając człowieka i w ogrodzie Eden, on już wiedział, że umrze za grzechy świata, ale pomimo to stworzył mnie i Ciebie, bracie i siostry. Niech to będzie rok miłości. Jest napisane, że pomocy Ducha Świętego, po ilości ewangelizacji, po ilości głoszanego Słowa Bożego, po ilości kaznodziejów, po ilości pieśni, po ilości na koncie zborowym poznacie chrześcijan, poznacie prawdziwy Kościół. Jest napisane, że po miłości poznacie uczniów moich. I to jest wielkie zadanie dla nas, bracia i siostry, wielkie zadanie także dla naszego Kościoła, abyśmy wzajemnie się miłowali, abyśmy odpuścili winy, urazy, właśnie spory, jeżeli takowe są.
i przyjęli Bożą miłość. To nie znaczy, że nie mamy pamiętać, że mamy się na wszystko zgadzać, ale to znaczy, abyśmy zaczęli rozwiązywać nasze problemy w duchu miłości. Chcieli rozwiązywać nasze problemy w duchu miłości. Bo po miłości poznamy Kościół Jezusa Chrystusa. Tak powiedziało Słowo Boże, tak powiedział Bóg, tak mówi Duch Święty. Rozwiązujmy problemy w duchu miłości. Chcieliby je rozwiązywać. Wiecie, bracia i siostry, brak przebaczenia sobie, innym, powoduje brak często rozwoju w naszym życiu, w naszych zborach, w naszych społecznościach. Jeśli królestwo będzie rozdwojone samo w sobie, jakże się ustali? Niech to będzie rok, bracia i siostry, w którym Bóg mówi do nas językiem miłości. Niech to będzie rok, w którym starajmy się nie budować murów, ale starajmy się rozwiązywać. To nie znaczy, tak jak mówię, że mamy się na wszystko zgadzać, to znaczy, że mamy żyć i starać się szukać konsensusu, starać się szukać zgody i szukać rozwoju dla naszych społeczności, pomimo. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Niech 2015 będzie rokiem, w którym wszystkie osoby, które będą tu przychodzić, będą poznawać, że tu jest Boża obecność, bo jest Boża miłość. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. To też niech będzie naszą modlitwą, niech będzie naszym życzeniem w tym roku, bracia i siostry. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy będzie rozwój, wtedy, kiedy będzie moc Ducha Świętego, to tak naprawdę i zaniepokojenie tej drugiej strony również będzie. Diabeł będzie chciał rozerwać to, co Duch Boży będzie chciał budować. Dlatego miejmy tą świadomość, że niech rok 2015 będzie także rokiem czujności. Rokiem, w którym modlimy się o to, aby Bóg chronił nasze życia, nasze społeczności, nasze rodziny, aby plan Ducha Świętego realizował się w Bożym Kościele. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. To jest moim życzeniem, bracia i siostry, i moją modlitwą dla nas wszystkich, jeżeli Pan da, na 2015 rok. Powstańmy.